Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Mamy jakieś kolejne miejsce tutaj na mapie. The Weavers have sent me many portents. I only await a proper death till the family axe of honor passes to you. Okej, nie do końca wiem, co się tutaj dzieje, zaraz się pewnie przekonamy. To jest to miejsce w tej obszarze. A proszę, ta zatopiona chwała, to miejsce, które widzieliśmy, o którym mówiłem, ten obóz wypadowy i tak dalej, to wszystko tam ma jakieś skarby, tylko nie są one na tyle ważne, nie są to takie te bogactwa najważniejsze, na to by wychodziło. Natomiast to jest to miejsce tutaj, tam widzę, że jeszcze nam jedno nawet miejsce się w Norwich pojawiło. Niemniej, od tego zaczniemy i tak jak powiedziałem, potem pójdziemy do punktu widokowego. Ale przekonajmy się, cóż to jest za historia. Kim są te osoby i do czego tej to wszystko prowadzi? The air is filled with the smell of fish guts. Your catch appears generous. Your nets overflow with silver stock. You are lucky. Good warrior, you carry yourself with the spirit of a Drenger. I am a Drenger too. In fishmonger slacks. Is this your way of hiding? Or protecting those around you? My life has had many chapters. Ragnar Lothbrok himself started as a farmer, you know. He often envied my choice. You rode with the great army of Ragnar? I did. And it was here in England that I saw a land so fertile you could spit and food would grow. Water steaming with fish. I met a Saxon lady, Athelswig, and we have made a fine life for ourselves. The best clams in all of East Anglia. But now I must show my son the way of the Drenger. How to die with honor. I respect your desire for an honorable death. I want my son to watch. He should have the final word when I pass. He will not see me die on a bed, coughing like a crow. Czy ja chcę po prostu umrzeć? Kurde, szczerze, jakby moralnie... Ja rozumiem, że to jest kultura wikingów i tak dalej, on chce po prostu umrzeć, ale jeśli ja mam być szczery, wolałbym zostawić tego chłopca. No kurczę, chłopak ma paręnaście lat max, on jeszcze sobie nie poradzi z tym, żeby wyżywić rodzinę i tak dalej. Ten gość z drugiej strony ma niesamowite szczęście, czy niesamowitego nosa do tego wszystkiego i jego po prostu chore, no bo to trzeba nazwać chorym, po prostu chore pragnienie śmierci po wikińsku jest troszeczkę... Powiedziałbym, że wręcz bardzo samolubne i w ogóle nie bierze pod uwagę tego swojego syna. Ale dobra, stajemy z nim do walki. Fight. We will show your boy how Drenger do their bidding. Do you hear this, son? Today you will see the color of the blood that made you. The color of courage and honor above all. Any weapon will do! Okej. Okay. Jeszcze z nim nie walczymy teraz? Chyba, że trzeba w jakieś konkretne miejsce pójść. A on te poszedł. Będziemy się bić w wodzie? W takim razie? To by wychodziło. Tak jest. O ja pierdzielę, on ma też moc 160. Oj, to się dobrze nie skończy dla nas. A może damy radę go nawet i pokonać? To by było bardzo ciekawe. O, ładnie. Udało nam się odbić na razie wszystko. To będzie bardzo ciekawe, jeśli uda nam się go pokonać. Nieźle idzie na... Oj, ale lepiej, żebyśmy nie obrywali. W ten sposób przynajmniej. Ale widzę, że naprawdę to idzie zacnie. Trzeba odpowiednio trafiać i dzięki temu go osłabimy mocno. Kurde, ej, gość jest na 160 poziomie, wiecie ile ekspa z niego będzie? To jest... no, on jest dwa razy silniejszy od nas. Tego ataku w ogóle nie widziałem. Okej, okay. ale to jest niezłe. Kurczę, jestem ciekaw. Chciałbym spróbować jeszcze raz, moi drodzy, z nim zawalczyć.
Najwyżej to wytnę, jeśli mi totalnie pójdzie, ale chciałbym sprawdzić go, po prostu, wiecie, cały czas odbijać jego ciosy i zobaczyć, czy to doprowadzi do tego, że on umrze, że on przegra po prostu tę walkę. Jeśli natomiast to nam się nie uda, no to będzie trzeba po prostu stąd wycofać i gdzieś pójść, ale... Kurczę, on wygląda jakbym mógł się z nim spokojnie pobić. Nieważne. Okej, ja sobie spróbuję jeszcze raz, moi drodzy. Ja to wytnę osobiście, chyba że uda mi się go zabić, no to tę końcówkę wam pokażę i ewentualnie zobaczymy się gdzieś w pobliżu Norwich. No dobrze, moi drodzy, niestety nie wyszło to do końca tak jak chciałem. Spędziłem na tym chyba dobre 7 minut, parę razy do niego podszedłem, no nie wyszło to. Miałem za pierwszym razem chyba dużo szczęścia po prostu z tym odbijaniem ciosów i tyle. A tymczasem znajdujemy się już w Norwich. Czemu ta dziewczynka wygląda jak... O Jezu, zapomniałem teraz nazwy tej aktorki z Gry o Tron. Dziewczynka nie ma imienia, tutaj jednak ma. Myślę, że koń może cię słyszeć. Ten koń nie może cię słyszeć nic. Więc jak on... jak to father do it then? The horse always comes when he summons it. Father was a good horse summoner, I'll have you know. And I'll ride in his stead. Okej. FK, skupienie. I co? Spróbujemy go może zawołać. Nie, może jej... Może go do niej przyprowadzimy po prostu na tej zasadzie. Easy girl. Ten koń powinien móc teraz pływać, jak dobrze pamiętam, bo... A, nawet nie musi, bo to jest na tyle płytko. My summoning worked. Your horse is a little unsettled, but safe. I, Esther the great summoner, first of a name. Thank ye. Next time, summon a bridge. Dobre. Zabawne. Co to tyle? Mogę coś jeszcze zrobić. Bo, no teoretycznie to miejsce mi cały czas, wiecie co, chyba że muszę mojego konia wziąć. Stąd, żeby ona tutaj mogła, nie wiem, na tego wejść czy coś. Chwileczkę, muszę się stąd jakoś wycofać, bo widzę, że mój koń odwala. O. Teraz on na niego wejdzie i... O. O Jezus, świetnie, nawet nie... Maybe the horse will have a better life now. You little rat! Come back with my horse! Oh well. No cóż, Wyszło to dosyć zabawnie, to raz. Dwa, no, koń, który nie reaguje na imię, no to... Znaczy, w sensie są konie, które reagują na imię, są konie, które reagują na... inne dźwięki i chyba są jeszcze konie, które reagują na gesty, ale szczerze, jeśli ona nie potrafi zapamiętać imienia konia i chce go w ten sposób przywoływać, no to cóż. Well, natomiast widzę, że to jest dosyć sporo różnych rzeczy w tej osadzie i na pewno do nich wszystkich przejdziemy. Nawet myślę, że poszukamy niektórych skarbów, tyle że tutaj widzę, jest jakaś misja od chłopaka jakiegoś małego. O, pomści poległych. A, to jest od Redy i patrz, i za to można dostać opale. Okej, weźmy sobie te wszystkie rzeczy. Dobra, dzięki. Przyjęto kilka zadań. I czy on nam się przytał gdzieś na mapie teraz? Aha, są tutaj tylko, że... czy mi się chce to robić? Tam jest ten hienę jedno, które wygasa niedługo. To jest na niebezpieczną zdobyć. Dobra, zobaczymy. Jak będę to robił, to będę to robił, jak nie, to nie. Tyle, po prostu, moi drodzy. Nie mam na razie na to ochoty, w każdym razie, bo dopiero co tam byłem. Czy jak gdybym wiedział, że tutaj będziemy mogli dostawać takie zlecenia, to bym od razu je wszystkie wziął i dopiero potem się zajął wygrywaniem tego miejsca, a nie już teraz. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Przekonamy się pewnie za chwilę, czy jest sens do któregokolwiek z tych zleceń lecieć. Nie wiem, ile jeszcze odcinków w ogóle muszę nagrać, bo chcę przed Cyberpunkiem mieć już, jakby wiecie, wszystko nagrane. Do tego momentu chciałbym to już ogarnąć. Ale czy mi się uda, to zobaczymy. No i potem znowu będzie przerwa, tak? Będzie Cyberpunk i to będzie przerwa na trochę dłużej niż przy innych grach. Przy Cyberpunku myślę, że to potrwa ta przerwa ze 2 tygodnie. Z drugiej strony trochę mnie to boli, bo zanim przyjdzie 3080 moja, to... Zdążę pewnie pół gry przejść, ale z drugiej strony, jak ona przyjdzie,
To pierwsze, pewnie zdąży już być dostępne PS5, może i na PS5 coś ciekawego wyjdzie. Dzięki temu będziemy mogli też ogrywać te gry wtedy w trochę lepszej jakości, tak więc... Przygotujcie się na to, że z czasem będzie ta jakość lepsza, tylko że no, na razie czekamy, aż moja 3080 zostanie wyprodukowana. Niestety wziąłem wersję od Asusa jeszcze w sklepie, który miał dosyć kiepskie kwestie dostaw. W sensie te dostawy są częste, ale po prostu też i samych konsumentów było całkiem sporo, tak więc... No czekam po prostu ładnie w kolejce, tak? Poza tym teraz jak tak patrzę na tę cenę karty, sobie pozwalam taką małą dygresję. Ona podskoczyła o jakieś, jak dobrze widziałem, ta moja karta konkretna podskoczyła chyba o 50 czy 70 funtów. Więc i ja ceny cały czas oczywiście mam tę samą. Tyle, ile zapłaciłem za preorder, tyle już zostanie, więc ja kupuję tak naprawdę tę kartę 350 zł taniej względem tego, jaka jest aktualna cena. Tak więc, no jestem zadowolony. Tak samo jak 3090, która kosztuje po prostu teraz po 1500 funtów, jak patrzę, gdzie nawet. Dobrze, ale, bo tak się rozgadałem, a trzeba chyba, moi drodzy, się tutaj zabrać. Co ten chłopiec jeszcze chce od nas? Nie, już nie ma dla nas żadnych zleceń, okej. Ja myślę, że w takim razie weźmy się za kolejne misje, które tutaj mamy. Norwich. Czyli nie Norwich, tylko Norwich. Chyba, że to jest jego akcent, ale wydaje mi się, że to się czyta jako Norwich. Po angielsku. Jestem tego niemal pewien. Tutaj mam jakąś chatę, ale chyba w tej chacie nic sensownego nie będzie. Co, jakieś takie pierdoły? A nawet już nawet tych pierdół nie ma. Dobra, okej. Co to jest? O! Charyzma nam podskoczy. Więc worth it. Trzeba tutaj podskoczyć też w takim razie. Znaczy, żeby nam charyzma podskoczyła, też musimy podskoczyć aż na dach i zobaczyć, z kim tutaj możemy wejść w pyskówkę. Chyba będzie mi... Szczęgość to będzie nasz sędzia, mam nadzieję, że tak. Well, if it isn't Eivor of the Raven Clan. O, byś nas zna. How do you know me? People talk. I've heard all the rumors that Eivor the Dane is a coward, a cur and a leech. Perhaps you can swing that wee axe on your belt. But I doubt you've much talent for speech. A, robi ABAB rymy, to są przeplatane chyba bodajże, tak się nazywa to. Bo krzyżowe to chyba było ABBA, a przeplatane to było ABAB. Nie pamiętam teraz, wybaczcie, ale najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że to jest po prostu rym i jak on działa, tak? Na zasadzie tych literek, moim zdaniem, a nie na konkretnych nazwach. You might be surprised. Let us duel. Well, I'll need a wager first. Here's the silver. Now begin. To all those whom I speak, they say Eivor's a clod. To bandyta. You're speaking about me, that's a little odd. Just awful, what a clown you are. No, trochę to nie wyszło. They say you're a coward who runs from a fight. Well, they say you are. Myślę, że to będzie dobre odbicie. They're right. You are awful at this. Okej, nie. Jednak mi to nie wyszło totalnie. Chyba przegrałem. Whispers all claim that you're terribly dense. Then you have clearly misheard them. My wit is immense. Chyba wyszło. Tak, to wyszło. Ale chyba to już koniec, co? You're even worse than I'll be sure to. You would do better. Niestety nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Come to repair your reputation, have you? Straciłem przy tych pierwszych dwóch totalnie. Czyli są trzy rundy, musimy wygrać przynajmniej dwie z nich. Jak tak zauważyłem. No, pomijając tego jednego naszego nauczyciela, u którego rzeczywiście tych rund było troszkę więcej, jak już pamiętam. Dobra, znowu duży zakład. Czy będzie znowu to samo? To all those whom I speak, they say Eivor's a clod. Przestajesz z głupimi, więc mnie to nie dziwi, wydaje mi się, że to jest najlepsze. Oczywiście po angielsku to jest zupełnie coś innego. To fools and their knowledge is flawed. Well, not bad. Myślę, że to będzie słabe, a okazuje się, że to jest lepsze niż tamto, co powiedziałem wcześniej. Dobra. And they are sorely mistaken. I'm known for my might. Interesting. Interesting. Okej, to chyba było dosyć średnie. Silent whispers all claim that you're terribly dense.
I to chyba było to, co tutaj wygrało. Well, what a surprise! Eivor of the Raven. No, jednak wygraliśmy. Okej, ładnie. I'm shocked. Odbiliśmy to 200. Unless it touches on my flighting, then heed every word. Take the coin and know that only praise will henceforth cross my lips. Odbiliśmy przynajmniej te 200 sztuk srebra. No i mamy nowy poziom charyzmy, więc będzie można teoretycznie zajrzeć kiedyś tam w to miejsce, w Ledeczeste. W Ledeczeste Shire w sumie. To było bodajże właśnie tutaj. Ale to kiedyś, jak będziemy akurat lecieli do... O Jezus, Nottinghamshire jest troszkę daleko, jeśli chodzi o expy, ale może do... Nie, do któregoś z tych shire'ów tej, któregoś z tych hrabstw granicznych. No, troszkę zawaliłem za pierwszym razem, a jeszcze mówiąc, wydawało mi się, że te odpowiedzi nasze będą troszkę lepsze. Wydaje mi się, że jednak po angielsku grałoby mi się, muszę przyznać, te pyskówki lepiej. Nie dlatego, że po polsku są one źle przetłumaczone, absolutnie, bo one są fajne. Tylko, że nie do końca rozumiem, gdzie to jest moc w niektórych momentach. Dobra, walić to dziecko na razie, ono nie interesuje, bo tutaj nic z nim nie ma tam z nim żadnej misji, ani nic tego typu. A ja tutaj coś widzę za 15 aha, o Jezus Maria, super. Tatuaż. Moje ulubione po prostu. Dobra. Skaczmy tam. Okej, okay, widzę drogę powoli na razie. Mam nadzieję, że się nie stanie to, co się stało ostatnio, że... Noż, kurde. Jak mnie to wkurza, w sensie... W jednych grach te postaci tak kleją po prostu do tych ścian, znaczy do tych ścian, do tych dróg, a tutaj gdzieindzie po prostu totalnie robią coś innego i to mnie strasznie irytuje. Już nie mam pojęcia, gdzie to jest. Muszę przyznać, że już zgubiłem tę kartkę, więc ja się cofam. Strasznie to jest skurzające, w sensie, no, widzicie, na przykład teraz się ładnie przykleił, tak? A wcześniej mi spadł i to jest takie wait what troszeczkę z mojej strony, z mojej perspektywy. Dobrze, czy ta karteczka sobie tutaj zaraz wróci, czy jeszcze... O, wróciła, dobra. Zaczęło się obrócić. Pyk. Pyk, pyk. Następnie tutaj trzeba było przeskoczyć, tutaj. No, ale nie... Ja pierniczę, w sensie, naprawdę, to jest głupie, to jest idiotyczne wręcz. No już mi zniknęła, dobra, elo. Jeszcze raz, dlaczego on tak, no widzicie, jak wracam na przykład, on skacze zupełnie inaczej, niż gdy idę w tamtą stronę. Bez sensu. W mojej opinii to jest totalnie bez sensu. Jeszcze nie wróciła, czekajcie. Teraz. Nie. Teraz wróciła. Nie. Teraz, no jest, nareszcie. Jeszcze raz tam polećmy. No, idiotyczne, w sensie, naprawdę mnie to wkurza. Bo nieraz to naprawdę mega przeszkadza. Jak na przykład w tym wypadku, tak? Dobra. I co, po prostu spróbuję ze spacją pobiec tutaj. O, i po ze spacją dziwo weszło. To jest dla mnie troszkę dziwne, bo normalnie ze spacją wręcz przeciwnie. Ten Eivor nam zeskakiwał. Właśnie. Dobra, on gdzieś tutaj biegnie. Po gałęzi dalej. I co, trzeba będzie po... Nie, tutaj jest na brzegu, okej. Okay. Myślę, że trzeba będzie po młynie się tutaj wspiąć, w sensie po tym kole młyńskim, ale... Na szczęście nie było to aż tak dziwne. W sensie... Nie dziwiłbym się, jakby tutaj dodali coś takiego, że trzeba się po kole młyńskim wspiąć. Natomiast tutaj mamy parę rzeczy jeszcze do zrobienia. Jedną z tych rzeczy jest misja główna. O, teraz mam jakiś projekt, tylko nie wiem, czy to jest cały czas projekt tatuażu, czy nie, czy to coś innego, ale wydaje mi się, że to był też tatuaż. Niemniej. O, szybka podróż, bardzo fajnie. Tutaj mam jakiegoś handlarza, on nas raczej nie interesuje. Znaczy nie wiem, czy ci handlarze są ważni jakoś bardzo. Może nam są w stanie sprzedać właśnie te tkaniny dla przykładu, ale nie jestem tego pewien. Natomiast chciałbym dojść jeszcze właśnie do tej jednego miejsca, który jest tym wydarzeniem. I jeśli nam starczy czasu, to jeszcze skoczymy odpalić misję. Głównej fabuły, a jeśli nie, no to zrobię to najwyżej w kolejnym odcinku. Tak jak mówię, ja się staram jak najwięcej na razie ogarnąć takich pierdół drobnych. O, jaki kociak. What a handsome cat. Hello, friend of Freya. What's wrong? Hey, Nali, come back, you snake. Here, little one. Dobra, trzeba go będzie gonić. Mam nadzieję, że go nie mogę zestrzelić. Nie było ciekawe, czy ja mogę go zestrzelić z łuku? Nie będę go sprawdzał. A co jeszcze, że niektórzy mogliby spróbować to sprawdzić? Mam cię. Got you, little mouse spider.
Ale spory on jest, muszę przyznać, spory kocur. I fajny. Tyle? O, widzę, że ta dziewczynka, tak? Tak, to jest dziewczynka. Też się tutaj zrespiła. Co ona robi? Wygląda jak starsza kobieta bardziej niż jak dziewczynka, jak dla mnie, no ale cóż. Wow! Nali hasn't let anyone touch him since old Cotter died. But he sure loves you. Do you want to join my crew, Nali? You would make a fine raider, I think. Every longship needs a brave cat for luck. And for the rats. Looks like I have another raider. Co? Przepraszam, ale... To było tak idiotyczne, że ja właśnie zwerbowałem dziecko do mojej załogi i to na zasadzie, ej, złapałem twojego kota, chcesz się przyłączyć do mojej załogi? Jasne. Jakby... A rodzice? Cokolwiek? Nie wiem... Nie rozumiem logiki troszkę tego świata. No dobrze, ale skoro to załatwiliśmy, widzę, że mam jeszcze trochę czasu, więc ja szybko tylko tak jak powiedziałem, rozwinę sobie umiejętności. Chyba mieliśmy iść teraz to drzewo. Poczekajcie. Tutaj mieliśmy pójść. Co to daje? Wyziew. Wyziew jest bez sensu w ogóle. Ale można się rozwijać po prostu, żeby mieć odblokowane te drzewka. Moim zdaniem to jest bug. Moim zdaniem to nie powinno tak wyglądać. Nie powinniśmy mieć dostępu do tych głównych rzeczy. Przepraszam, ja chyba nie do tego wyziewu chciałem iść, ja chciałem iść tutaj przede wszystkim. Tak, bo ja miałem to drzewko całe zbadać, aby się dostać tutaj do tego miejsca, do tego kontrprzewrotu. No i potem najwyżej ten wyziew ogarniemy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nic, dawaj, trochę będzie trzeba na to wydać. A kiedyś potem zaczniemy robić to drzewko czerwone, tak jak mówiłem. Na razie mamy 77 mocy, więc powoli już nam idzie dobrze. W kierunku tego, aby móc zacząć bić się z przeciwnikami na 90 poziomie, czyli z tymi pierwszymi fanatykami i jakimiś tam rzeczami, które zostawiliśmy z tyłu za sobą, w poprzednich miejscach, ale na razie nie będziemy brali udziału w konkursie picia, a będziemy brali udział w misji głównej. I porozmawiamy tutaj z wodzem, chyba, jak się nie mylę. O, te strzały dobrze nie wyglądają. What? What's happening? Finian? Oh, no, not unless Halfdan sent you. Sam się przysłałem. I sent myself. I want to speak with Finian, the steward who should be working to put a king on that throne. You're in luck then, for I have found the man already. I'm only waiting on him to get married. Gdzie są jakieś znowu bugi z teksturami? You know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Zaraz mu przywali w mordę. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with a backwater king, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why, and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Ruid's clan. Ruid, widzicie, mówiłem dobrze, że tak się zaczyna. Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who can't keep the Danes in line. Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Ruid's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the ass and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no army, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot? A czy nam go zaraz pokaże? Oswald of Elmenham. He was King Edmund's counsel before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Halfdan Jarl made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft. The settled Danes don't trust him. Nie może być Where na odwrót. Is he now?
I'll get the measure of him, see what I can do. You just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. Okej, spróbujemy. Czemu tylko nie na odwrót? Czemu na przykład nie próbują osadzić normańskiego króla i wydać go za Saskę? Czy Saksonkę, tak? To mnie bardziej zastanawia. Niemniej, to ja mam jeszcze jedną rzecz szybko do zrobienia. Tylko pytanie, czy zdążymy. Tak, jeszcze mamy czas. Czego ona chce? Why are you so passionate about these arrows? When Father James blessed the late King Edmund, he blessed that holy throne and all upon it. The blessing did not take. That depends on your opinion of King Edmund. I wonder. I have studied those arrows, but never dared touch them. But since you plucked them anyway, would you sell them to me? Nie ma problemu. No, niektórzy ludzie są powaleni na punkcie wiary, więc... Skoro można na tym zarobić, jakby wiecie, dobrym przykładem są tego różnego rodzaju kanały chrześcijańsko-katolickie, które naprawdę zbijają całkiem niezłą fortunę, nawet na YouTubie. Hashtag pozdrawiam, pewnie ci, którzy wiedzą, o czym mówię, ci wiedzą. I to widać, szczególnie na przykład na Patronite. I'm willing to sell, but the King Edmund arrows might be mixed up with my own. I've the eye of an archivist, able to sort new from old. The kingdom's history shall be restored. Just sell them all to me. These arrows are the very same that pierced good Saint Edmund. I must study these holy relics. Thank you. Nie ma problemu. Zaraz sobie znajdę nowe. Przeczytajmy jeszcze, co jest tutaj napisane i na tym, moi drodzy, zakończymy. Tam w ogóle widzę jeszcze jakiś jest jeszcze ukryty pokój. Zaraz tam może jeszcze pójdziemy. O śmierci króla Edmunda. Poganie rozkazali, aby król Edmund wyrzekł się Boga i wszystkiego, co święte. Ale nawet bity i związany i poniewierany nasz pan twardo trzymał się wiary. Nie chcąc podporządkować się tym żądaniom, nasz władca sprowokował ich do najgorszego. Poganie umęczyli go w tym miejscu w okrutny sposób. No widać jeszcze tę krew tutaj. Zastygłą wręcz. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Powinniśmy móc się teraz tutaj dostać. Tak jest. I proszę bardzo, to jest jakiś skarb u góry. Pytanie tylko, czy warty w ogóle zaglądania. Ogólnie tak jak widzicie, mówiłem o tym, ja nie za bardzo wchodzę już teraz po skarby takie w poszczególne miejsca, chyba że rzeczywiście coś widzę. O, proszę bardzo, to jest rzeczywiście coś fajnego. Risogur, strona trzecia. O, proszę bardzo, troszkę nam się odcinek wydłuży. Balada o Solveig. Bo Solvik, nie mam pojęcia, jak się to do końca czyta. Wybaczcie, tak jak mówię, moje nordyckie jakiekolwiek języki no nie istnieją, bo się ich nigdy nie uczyłem, więc wymowa też może leżeć. Pewnego razu, gdy nadeszła wiosna, Rik się zakochał. Jego sposób bycia zwrócił uwagę Solvik, niewolnicy odpowiedzialnej za przygotowywanie miodu. Legenda głosi, że Solvik pływała w kadzi pełnej miodu, gdy Rik podszedł do naczynia i zanurzył w nim swój garniec. Solvik złapała garniec i wciągnęła Riga do siebie. W ten sposób zyskała swe imię Solvik, miodowa panna. Tej nocy Solvik i Rik poszli na długą wyprawę przez lasy, gdzie spełnili swą miłość. Jednak po powrocie okazało się, że rodzina Riga została pojmana i spalona żywcem na Altingu w Trondheim. Oskarżycielem był Ergon Ostry Język, który zarzucił klanowi posługiwanie się czarną magią i wskazał w charakterze dowodu gadającą czaszkę Riga. Rik zatrwożył się tym aktem przemocy wobec swojej rodziny, niesprawiedliwym potraktowaniem przez sędziów i wypaczeniem honorowych zasad tak bardzo, że poprzysiągł zemstę. Ale ta musiała poczekać, gdyż król Hadon za namową Ergona wydał rozkaz wygnania pary kochanków. Rik i Solvik spakowali swój dobytek i wydawali się opuszczać Trondheim zgodnie z rozkazem króla Hadona. Wydawali się? Dlaczego to jest wydawali się? Nie wiem, czy to jest poprawne słowo. Czy to jest może dziwnie tak napisane, czy to jest po prostu źle przetłumaczone? Nieważne. O zmierzchu wyruszyli na pokładzie drakkarów w towarzystwie wielu wspaniałych, lojalnych wojowników, a Ergon z uśmieszkiem spoglądał na odpływającą łódź. Tego wieczora jednak Rik i Solvik wrócili do osady. A, to do tego. Dobra, to ma sens. Wrócili do osady pod osłoną nocy, zamaskowani niczym sami jednooki. Zakradli się do wioski i zakończyli sprawę Ergona, odbierając mu życie i odrzynając nogę jako trofeum. Stanęli z nią przed chatą, by wszyscy ją mogli zobaczyć. To w ten sposób Rik uzyskał swe nowe imię. Duch Trondheim.
Kolejnego ranka król Hadon musiał wyznaczyć nagrodę za głowy kochanków, a syn Ergona, Boli Ergonson, poprzysiągł zemstę. Czyli zemsta goni zemstę, tak? Agresja rodzi agresję. Kochankowie, z drugiej strony trochę rozumiem. Spory tekst, ale fajny. Ja lubię jeszcze te historie, bo one dopełniają w pewien sposób ten świat. Kochankowie uciekli w stronę Anglii w towarzystwie swych najbardziej lojalnych wojowników. Ale po piętach już deptali im łowcy króla Hadona. Rik i Solvik wobec przewagi wroga uknuli sprytny plan. Wraz z grupą wojowników ukryli się we wnętrznościach martwego wieloryba, wyrzuconego na plażę i spędzili tam 10 nocy. To jest całkiem dobre. W sensie wieloryby są naprawdę ogromne, więc nie zdziwiłbym się, jakby tam dali radę z grupką wojowników, nie wiem, 4-5 się w nim właśnie, tak jak mówię, dosłownie schować i korzystać z niego jako ze schronienia. Tym bardziej, że to chroni przed wiatrem, jest dosyć ciepłe, bo jednak zatrzymuje to ciepło. Tam jest dosyć sporo tłuszczu jednak w wielorybie. Uważam, że to jest całkiem sprytne. Rik i Solvik kochali się na oczach swych wojowników, którzy oklaskiwali ich aż do 9 dnia, kiedy to narodziło się pierwsze dziecko pary. 9 dnia? What? Okej, rozumiem, że to jest jakaś chyba legenda jednak bardziej. Erlik wielorybonarodzony. Jezus Maria, to jest beznadziejny nazwa. Przepraszam, Erik, nie Elrik. Tego wieczora Solvik, trzymając swego syna w ramionach, usłyszała, jak Rik mówi i krzyczy przez sen, czego nigdy wcześniej nie robił. Wypij eliksir, ojcze, wykrzyczał we śnie. Znajdę cię znów po drugiej stronie. Solvik długo siedziała u boku swego męża, trzymając go za rękę i starając się uspokoić jego majaczenia pocałunkami składanymi na jego mokrych od potu brwiach. 10 dnia zagrożenie ze strony łowców nagród Hadona minęło. Rik i Solvik na pewien czas zmienili swoje imiona na Erik wielorybonarodzony i Sidla królowa mórz, aż wreszcie udało im się zdobyć statek i skrzyknąć grupę wojowników, wraz z którymi wyruszyli ku brzegom Anglii w poszukiwaniu nowego życia. Czyli on, Rik, zmienił swoje imię na Erik wielorybonarodzony, a bo tam jest Erik, a to jest Erik. Ja pierdzielę, taką konfuzję mi wrzuciło w głowę, że ja miałem takie, what? Przecież jego syn miał tak samo na imię. Dobra, ale moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Jeszcze pewnie jakieś zasoby tutaj zdobyliśmy. No i ja wam bardzo dziękuję za uwagę na chwilę obecną. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co, zostawcie suba, dajcie lajka, jeszcze mamy tu jakąś rzecz dodatkową. Ale się to przedłuża. Posiadłość w lesie. Wędrowny mnich głosił plotki o rzymskich ruinach na południowy wschód od Norwich. Obowiązek każe mi przeszukać to miejsce, ale te ziemie pełne są większych zagrożeń niż normańscy zbóje, a przynajmniej tak twierdzi ów mnich. Na razie chyba opanuje żywsze bicie serca. Te ruiny stoją tu od wielu zim, więc mogą jeszcze trochę zaczekać. Żeby je przeszukać, muszę najpierw przeżyć. Dobrze. Ja wam dziękuję jeszcze raz za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, padnijcie Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka się do rozwoju kanału, wiem, że nic nie zrozumieliście, ponieważ tak szybko starałem się mówić. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a tymczasem, co? Spróbujemy dobić do Królotwórcy, spróbujemy złapać te zlecenia może jeszcze po drodze, no i wybierzemy się ku kolejnym tutaj przygodom, które widzimy. To jest oczywiście to, co zdobyliśmy tego podróżnika, który tutaj był przy... jeszcze Grand Bridgeshire. No i co? Zobaczymy, co tutaj się uda. Mamy też tego krzyżowca, którego będzie trzeba chociaż sprawdzić jakieś tam dodatkowe wyzwania, więc to już w kolejnym odcinku, a tymczasem do zobaczenia i na razie.